Draft Camp, edycja numer 44. Przed Wami skrót meczu finałowego między Golden State a Houston. Golden State w niebieskich strojach z bilansem 4 zwycięstw i 2 porażek zajęli drugie miejsce w sezonie zasadniczym. Houston byli niepokonani. 6 zwycięstw, no i oczywiście pierwsze miejsce w tabeli. Obie drużyny bez problemów pokonały swoich rywali w meczach półfinałowych, ale w finale to Houston wyglądali na zdecydowanych faworytów. Wszystkie mecze wygrywali różnicą średnio 16 punktów. I od samego początku meczu finałowego tak to właśnie wyglądało. Golden State mieli zostać spisani na straty. Zobaczcie, co wydarzyło się dalej. 8-7, piłka pod kosz do Oli Polkowskiej, punkty dla Houston. Ignacy Białobrzeski na prawą stronę i trafia. Wojciech Jasiewicz zza łuku zdobywa punkty. Plus 4 dla Houston, ale nie będzie plus 6. Białobrzeski z blokiem na atakującym. Po drugiej stronie zdobywa on punkty dla Golden State, 13-11. Łukasz Grzybowski wchodzi z dwutaktem, trafia. Dobre podanie do Wojtka, nie traci okazji, plus 6 dla Houston. Aleksandra Polkowska pali zza łuku, sama siata, piękny rzut. Antoni Kiczyński lekko odchodzi na prawo od obrońcy, unika bloku i zdobywa punkty. Polkowska z kolejną udaną akcją, 2 punkty na lewą rękę. Jan Błądziński, floater, czyściutko. Kacper Bugowski z easy dobitką, Houston właśnie zdublowali zdobycz przeciwników. Po krótkim przestoju punkty dla Golden State, Zuzanna Pulit w akcji. Tomasz Urbaniak, wejście na lewą stronę, layup i 2 punkty. Antoni Kiczyński bez zastanawiania agresywnie pod kosz i wpada. Bartosz Czejarek, a taki zgrabny rewersik, 30-17 dla Houston. Zuzanna Pulit korzysta z przewagi wzrostu, 19 punkt Golden State. Ola Polkowska, co to był za cross, obrońca został w tyle i są punkty. Kiczyński na prawo, wyczekał na skok obrońcy, trafia. No, przyjazna zbiórka w ataku, piłka wpada w ręce Wojtka Jasiewicza, Szymon Dudek, dwutakt i 2 punkty dla Golden State. Akcja dla Houston, mocny blok Ignacego Białobrzeskiego, tak się gra defense. Kontratak Houston, dobre podanie do Marii Bogacz, trafia, nie traci okazji. Po drugiej stronie ponownie fajna zespołowa gra, punkty dla Białobrzeskiego. Na zakończenie połowy Wojciech Jasiewicz, buzzer i to jeszcze z faulem. Wejście pod kosz, Szymon Dudek, punkty dla Golden State. Jasiewicz z ładnym, akrobatycznym layupem. Ignacy Białobrzeski spowolnił krok, wymierzył i trafił. Po drugiej stronie Jasiewicz z kolejnym wejściem pod kosz. Szymon Dudek, crossover, layup na lewą rękę. Antoni Kiczyński po naskoku, to jest chyba jego firmówka, rzuca, 2 punkty dla Golden State. Wojciech Jasiewicz na luzie, 48-33 dla Houston. I po drugiej stronie dokłada do statystyk blok. Ola Polkowska z kelnerem i mamy najwyższe prowadzenie w meczu. Houston ma aż 17 punktów do przodu, ale w tym momencie najwidoczniej poczuli się zbyt pewnie. Golden State zaczynają serię 8 punktów z rzędu. Pierwszy Mon Dudek, teraz Ignacy Białobrzeski. Po drugiej stronie dobra obrona Golden State. Następnie znów Białobrzeski trafia dla niebieskich. Kolejne punkty Szymona Dudka, mamy już 50-41. Maria Bogacz zdobywa po przerwie punkty dla Houston. Ale Golden State nie przestają atakować, plus 2 od Szymona Dudka. Pół minuty do końca trzeciej kwarty, Zuzanna Pulit trafia. I na koniec tej części meczu buzzer od Aleksandry Polkowskiej, 52-45. Szymon Dudek zbiera to oraz dobija i trafia. Antoni Kiczyński ponownie ze swoim firmowym wejściem na prawo. Houston prowadzą tylko 5. Jasiewicz przeczekał. Po co skaczesz? Plus 2 dla Houston. Białobrzeski i ładny pivot. Golden State gonią. Szymon Dudek nie przestaje atakować. Już tylko 3 punkty różnicy. Ale Wojciech Jasiewicz ciągnie dalej grę Houston. 58-53. Wejście pod kosz Kiczyńskiego. Siedzi. Białobrzeski pod koszem. Nad obrońcami. Easy. Jasiewicz z kolejnym wlotem dla Houston, 60-57.
Kiczyński na koźle, zatrzymanie i zmiana tempa, atakuje i trafia, jeszcze tylko jeden punkt i w kolejnej akcji Szymon Dudek trafia na lewą stronę. Golden State z pierwszym prowadzeniem od stanu z początku meczu. Ola Polkowska walczy dalej dla Houston, zmiana prowadzenia. Szymon Dudek wchodzi na lewą stronę, trafia. Maria Bogacz z jump shotem, piłka trochę się odbija, ale są punkty, gramy kosz za kosz. Dobitka Marii spod kosza plus 3 dla Houston. Ostatnie pół minuty meczu, Szymon Dudek z layupem na prawą stronę, Golden State prowadzi 67-65. Na zakończenie Ignacy Białobrzeski po niesportowym faulu rywala dorzuca wolnego i Golden State wygrywają z Houston 68-66. Gratulacje! Czas na nagrody indywidualne i zawodnikiem, który poczynił największe postępy na tym kampie, zostaje Szymon Wiśniewski z Milwaukee. Najlepszym punktującym, a w zasadzie punktującą, zostaje Aleksandra Polkowska z Houston. Najbardziej wszechstronnym graczem zostaje Jan Błądziński z Houston. Najlepszym rozgrywającym Szymon Skrzypek z Milwaukee. Najlepszym obrońcą Szymon Dudek z Golden State. Najlepszym podkoszowym, a także zdobywcą specjalnej nagrody sklepu Kicks zostaje Ignacy Białobrzeski z Golden State. MVP 44. Draft Campu zostaje Wojciech Jasiewicz z Houston, a MVP finału zostaje Szymon Dudek z Golden State. Gratulacje dla wszystkich zwycięzców, uczestników i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!